Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak się sprawuje piec na pelet po 3 latach. Na wstępie krótki opis kotłowni. Posiadam oczywiście piec, zaraz go przedstawię bliżej. Jedna pompa kotłowa, zawór trójdrożny z siłownikiem, no i dwie pompy na grupach pompowych. Jedna pompa od ogrzewania podłogowego, druga do ogrzewania wody użytkowej. Oto przedstawiony piec. Jest to firmy Witkowski Smart 5, dokładny model. Jest on wyposażony w palnik Kipi 16 kW. Do tego posiada sterownik Plum EcoMax 850. Piec ten był montowany pod koniec roku 2019, czyli już praktycznie prawie już do 3 lat dobija, jak użytkuje. Zalety, jakie są, to na pewno to, że jest mały, kompaktowy, w formie takiej lodóweczki tak zwanej. Od góry zasobnik, wsypujemy sobie pelet, na dole jest kociołek, z góry tutaj tą rurą pelet jest podawany do palnika bezpośrednio. To jest na pewno dużym atutem tego pieca, że jest mały. Do takiego zbiornika wejdzie tutaj około 130 kg peletu. Palnik Kipi mawiają, że jest to niby Mercedes wśród palników. Jak dotychczas nie miałem żadnego problemu, jeśli chodzi o obsługę tego palnika. Jest to palnik rotarowy, czyli w środku ma bęben. Ma taki oto tutaj bęben, on się kręci podczas palenia lub czyszczenia. No i głównie jeśli chodzi o czyszczenie, on się przekręca, co powoduje, że popiół się przemieszcza po ściankach i opadając nadmuch go wydmuchuje do popielnika. Jeszcze jednym wielkim atutem jest czyszczenie tego pieca. Jest on bardzo prosty w konstrukcji. Porównując do niektórych, które widziałem wcześniej, nie ma tu żadnych takich zakamarków trudno dostępnych, wszędzie jest łatwy dostęp. Tutaj mamy otwory, wystarczy szczotką drucianą je przeczyścić, nie ma żadnych ukrytych gdzieś tam kanałów, że trzeba rozbierać jakieś blachy przy kostrzewie. Widziałem takie rozwiązania. Tutaj mamy dostęp do wszystkiego od czoła, wystarczy otworzyć drzwiczki i poczyścić. Na pewno piec jest bezawaryjny. Przez te prawie 3 lata praktycznie nie miałem żadnego problemu. Jedyny problem w tej kotłowni to był siłownik od zaworu trójdrożnego, ale był on spowodowany po prostu wadliwym siłownikiem. Jakaś seria wyszła wadliwych siłowników i ponoć w tamtym czasie było bardzo dużo reklamacji, jeśli chodzi o to. A tak poza tym nic tutaj się złego nie dzieje. Piec jest praktycznie bezawaryjny i bezobsługowy. Jedyna obsługa, jaka nas przy tym piecu wymagana, jest to po prostu nasypać peletu i wyczyścić popielnik co jakiś czas. Ja mam taką zasadę, że czyszczę popielnik po wypaleniu jednego zbiornika. Minusy. Minusy, jeśli chodzi o sam kocioł, nie mam, tylko do palnika. Jeden największy minus, jaki on posiada dla mnie, według mnie, to głośność pracy. Jest on bardzo głośny podczas pracy, więc jeśli macie kotłownię gdzieś w pobliżu sypialni, jakiegoś pokoju, gdzie ktoś śpi, czy nawet blisko salonu, to nie doradziłbym tego pieca, ponieważ jest bardzo głośny i go słychać. Oczywiście można się do tego przyzwyczaić. Ja na szczęście obok mam tylko łazienkę, no i salon, w salonie też go trochę słychać, ale to już jest to kwestia przyzwyczajenia. W dosyć dużej odległości mam salon, więc nie jest to aż tak uciążliwe. W mojej ocenie piec, jeśli chodzi o jakość wykonania, nie ma tu się czego przyczepić, według mnie. Jakość wykonania, jakość użytkowania, jak dla mnie, to jest 9 na 10. Sterownik prosty, nie z jakimś tam kolorowym wyświetlaczem, bo te są ponoć mniej awaryjne, dlatego wybrałem tą wersję sterownika. Na początku może się zdawać on trochę skomplikowany, ale po krótkiej zabawie
można szybko dojść do ładu, co jest gdzie. Mamy tu pełno informacji o stanie pieca. Przykładowo tutaj informacje, druga strona z 8. Temperatura kotła 63 aktualna, temperatura palnika, temperatura powrotu, ciepłej wody użytkowej i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy akurat aktualne pozycje pokazane, co jest włączone, co wyłączone. Pokrywę mamy tutaj otwieraną i jest zaczepiona na takich magnesikach. Przód, panel przedni, tak samo możemy łatwo go wysunąć, wystarczy go podnieść do góry i zdjąć. Wtedy mamy dostęp do elektroniki. Elektronika jest tutaj za tą blachą. Jeśli chodzi o ceny takich kotłów, to tak. Ja w 2019 roku płaciłem za niego 9600 zł. W tej chwili ceny podskoczyły. Koszt takiego kotła to około 15-16 tysięcy zł. A dla przykładu piece kostrzewy lub defro o podobnej jakości kosztują o 2-3 tysiące zł więcej. Jest to piec 12 kW. Zadając sobie pytanie, czy drugi raz bym wybrał ponownie piec na pellet, o moja odpowiedź brzmi tak. Jestem z tego bardzo zadowolony. No oczywiście teraz tylko jedyną wielką przeszkodą to są ceny, ale to ze wszystkim teraz są takie problemy. Czy w tej chwili to może bym się zastanawiał nad jakąś inną rzeczą, pompą ciepła, ale też nie do końca jestem do tego przekonany. Ja jestem tego zdania, że im mniej rzeczy w domu skomplikowanych, tym lepiej potem dla nas do obsługi i do konserwacji tego. Pompa ciepła, to wiadomo, dodatkowo się fotowoltaika by się przydała, a to już się zaczynają robić ogromne koszta. Poza tym potem trzeba to wszystko serwisować i pilnować i co jakiś czas tam na pewno są części, które się zużywają. Tutaj no, takim newralgicznym punktem no, to jest oczywiście palnik i grzałka w palniku. No, to ma jakąś żywotność swoją. No zobaczymy, nie? Ale tak poza tym to tutaj nie ma prawa się nic zepsuć. Normalny kocioł. Ogólnie jestem zadowolony i ponownie znowu bym wybrał piec na pellet. Jeśli film Wam się podobał, to możecie zalajkować, zasubskrybujcie. Pomożecie mi w zwiększeniu zasięgu. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.